No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Days Gone na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Łowca Obozów Łupieżców, standardowo wątek fabuły polecimy troszkę do przodu. W ogóle mamy 54% już chyba, tak mi się wydaje, ogarnięte tego, także dużo. Nie tracąc czasu, ponieważ... W sumie chciałbym dzisiaj co najmniej dwa obozy zrobić. To moi drodzy, powiem wam tak, że wydaje mi się tak delikatnie, że ja lecę po prostu na 100% tej gry, nie? Ja lecę na 100%, bo przyjrzałem się ostatnio let's playowi. Znaczy tylko jeśli chodzi o ilość odcinków i powiedzmy tam nazewnictwo, nie? Utivolta, jeśli chodzi o Days Gone. I powiem wam szczerze, że tak jak na przykład sobie policzyłem, to ja jestem jakieś 9 odcinków... znaczy inaczej. To co on pokazał powiedzmy w odcinku 20, to ja jestem na etapie odcinka... 29, czyli jestem 9 odcinków do tyłu, w cudzysłowie. I... Ktoś jest w ławce, proszę pomóc. Proszę! Proszę, pomoże! Pomoże, ja tu jeszcze umieram! Boga, pomóżcie! Jezus Maria, pomóż mi! Pomóż mi, proszę! Proszę! Ty, dobre to jest. Ale ten PM jest dobry. Ty człowieku, jakie to jest... Jakie to... Jaki ja zaraz jest... Świeże mięso. Będę OP. Zaraz gościu tam do ciebie podejdę, spokojnie. Wyślę cię do obozu Żelaznego Majka, bo mi tam potrzebne są... punkciki. No idziemy. O, 160 metrów to na tą stronę. Dobra. Kolego sympatyczny. Nic ci nie będzie. Nie wiesz, co tutaj radio, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Jaki obóz? Pokaż mi. Gdzie? Idź do Żelaznego Majka. Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyła. Już było po mnie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Myślałem, że to koniec. Dziękuję. Dobra, gościu, idź już, bo... Powiedz, że to był Deacon. Będą wie. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie. Ty, tam jest jakieś Nero. Tam jest jakieś Nero, punkt Nero. A, to już mam ogarnięte, dobra. Jak to wygląda, moi drodzy? No ja tutaj nic nie widzę. Ja tutaj nic nie widzę, żeby chodziło. A muzyczka nie bez powodu jest. Czy tu jest jakaś horda w pobliżu? Ogólnie chyba mają ten, chyba mają... O, jest, dobra. No teraz to ich widzę. A co to, tylko trzech? Już to bez sensu, to ja ich zaraz tutaj ubiję. No przecież panie kolego. Fuck. Stracił przez was rękę. Chce nie spoczywać wiecznie? To wam pomogę. Dawajcie, sukińcy. No już. Chcecie ukorzyć, co? Trzech na sześciu. Słuchaj.
Jestem przy obozie wieczystych. Chyba nie ma tu ich zbyt wielu, więc to pewnie ekipa zwiadowcza. Zabij ich. Zabij wszystkich, Dick. Jasne, Tucker. Nie musisz mi tego mówić. Bez odbioru. Przeładować? Nie mogę. No dobra. W takim wypadku idziemy kawałek do przodu. Tam jest jeden. Ty, ale postaramy się po cichu to zrobić, nie? Chyba, że jakimś cudem dostanę. Więcej was maska nie miała? A? No, proszę, by tu byli wszyscy. Tutaj! Ostatecznie się ukorzyłeś? Ło, ale mi piznął. Cholernie wieczyści. Idźcie wszyscy do diabła. Hot Springs poszło do góry i to o 2300. No proszę, tu już mam 17 tysięcy. Łowca obozów, no 50 tysięcy. No przyda się, przyda. Dobra, czekajcie. Tu przeładować. Nie. O, i nowy punkt umiejętności. Lepiej będę już wracał, bo... Okej, muszę powiedzieć o tym Tucker. Słuchaj, załatwione. Zabiłeś wszystkich? Tak. Tak się składa, że zabiłem. Za to mi przecież płacisz. Wybacz. Po prostu to już trzeci raz, kiedy się pojawiają. Zaatakowali obóz, porwali i zabili biedną lisę. Musimy ich powstrzymać. To bardzo ważne. Tucker, słuchaj, byłem na żelaznym stoku i widziałem, co oni tam budują. Co? Kiedy? Jakim cudem? Nie, to nieważne, nieważne. Musisz mi uwierzyć, jest ich zbyt wielu. Setki, tysiące, nie wiem. Ale jak już ruszą na północ, to ich nie powstrzymasz. Nie ma bata, kumasz? Więc rób swoje, zabijaj wszystkich, którzy przekroczą granicę. Dzięki temu Carlos będzie wiedział, że dostanie się na północ bez walki. To najlepszy plan. Bez odbioru. No dobra. Ogólnie to te wszystkie... Dobra, przeładujmy tutaj jasne. Ładnie. Ogólnie te wszystkie obozy to powinny się ze sobą połączyć, nie? Po to, żeby walczyć z Carlosem. Ale też zastanawia mnie jeden fakt, nie? Dlaczego? Czekaj, bo tam mamy jakieś ten. O. Zawsze się przydają. Dobra, halo, muzyczka już nie musi grać. Halo, halo, panie gro. Pani gro, ja panią proszę. No, zastanawia mnie, dlaczego jest tak. Czekajcie, co my tu mamy. Tego już ogarnęliśmy, nie? Tak, tego już ogarnęliśmy, bo to było tu gdzieś zadanie, nie? No to co, to zostało? To, co lubią se nas najlepiej, najlepsze, tego, teddy, co, Szemi? Nieważne. Idziemy do obozu żelaznego Majka. Uhuhuhu. Dobra, ale wracając do tematu, to zastanawia mnie, dlaczego ci tacy najbardziej w grach mają bardzo duże armie? Chociaż z drugiej strony, dobra, no... Ktoś tu jest. Teoretycznie, jeśli chodzi o politykę, to u nas też pewne osoby mają bardzo duże poparcie, a rzekomo... Bo ja się akurat w to nie wpierdzielam, nie interesuje mnie to. Chcesz coś kupić? Ale wiecie, mają... teoretycznie są najgorszą partią, a mają największe poparcie, nie? Czyli teoretycznie ludzie powtarzają, że głupców jest bardzo dużo, nie? Także... No nie wiem. Dobra, teraz tak. Co my robimy? Albo zrobimy... Z Ricky na pewno nie będziemy gadać, bo nie chcę zrobić tego.
chcę zrobić, porozmawiać z Adi. To prędzej z Adi pogadać. Albo to, ten transformator. Gdzie jest ten zielony badziewnik? Kurde, czekaj. Ja sobie zaznaczę ten zielony badziewnik. Bo ja bym chciał... O, tak, zaznacz misję. Proszę, zaznacz misję. Która to jest? To jest chyba tamta, tak? To przy okazji jeszcze sobie... Cześć, cześć. Bardzo dobrze, cieszę się. Dobrze dzisiaj wyglądasz. Cholerniku, jak ty ją... Jak ty ją tutaj... Okej. Tłumik kupujemy. Ja pierdzie, magazynek karabinu C8. To będzie do... granat błyskowo-hukowy, a po co to głuszający? Dobry wybór. Stóweczkę. Co to tam jest? No. Przestańcie. Stóweczkę. Dobra. Czekaj, otworzę. Masz co ci trzeba? No, chyba wszystko wzięłam. Jedziemy. Lubię tą Ricky, nie wiem dlaczego. Ale bardzo ją lubię. Jest taką kobietą z jajami. Masz dobry dzień, Ricky! To przez świeczkę, Dick. Przez co? Jest takie stare przysłowie. Lepiej zapalić jedną świeczkę, niż przeklinać ciemność. Przez ostatnie 2 lata było dużo przeklinania. Jeśli uda nam się zapalić światło Lost Lake, to będzie nasza pierwsza świeczka. Aha, jest tylko mały problem. Niby jaki? Światło przyciąga różne paskudztwa i dlatego o wiele łatwiej cię znaleźć. To prawda. No i teraz też mnie zastanawia, jak oni chcą to... Ej, dojeżdżamy! Jak oni chcą to rozwiązać? Rojaki! Myślałam, że będzie czysto. Gdzie rojaki? No co ty, z naszym szczęściem? A, tu. Dobra, no idę go i ubić, no. Chodźcie tu. Okej, to już chyba wszystkie. Ricky, nie, no pomóż Ricky wspiąć się na słup, no oczywiście, że się, znaczy, że pomogę. Tu naprawię przede wszystkim moją broń. Czy ja mogę coś tutaj wziąć takiego nadzwyczajnego? Nie, o, tutaj coś jest. Czekaj, czekaj, już Ricky, już. Wszystko, o, dzień dobry. To się przyda. Zapalnik iskrowy, zapalnik iskrowy, o panie, zapalnik iskrowy. Dobra, nie mam tu nic. Okay. Idę pomóc jej się wspiąć. Dobra, żeby to naprawić, muszę się tam wdrapać. Robiłaś to już kiedyś? Nie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Jasne. Dobra, chodź, podsyć mnie. Teoretycznie. Już, gotowy? Aha. Teoretycznie raz, powinno być tak. 2, 3. Jeśli spadniesz, to cię nie złapię. Rany, dzięki! Będę mieć to na uwadze! Oho, sprawdzona broń. Osiągnięcie na Steamie. Cholera! Raz! To moje! Dick! Dopalcie! Staram się! Skąd tu tyle jest? No ja pierdzielę. Co to jakieś kurde ultimate? Traszka? Cholera jasna! Skąd one się biorą? No właśnie nie wiem też. Zewsząd, kurwa, trzymaj się! Zewsząd. Zrobione! Schodzę na dół. I całe... Ty, ale dużo tego jest. To było niezłe. Tak, trzeba będzie to jeszcze kiedyś powtórzyć.
Dobra, pogadam ze Skizem, żeby założył tutaj wokół drut kolczasty. Może to powstrzyma traszki. No, brzmi jak gówniana robota, która mnie przypadnie. Dasz radę. Chodź, muszę coś jeszcze sprawdzić. No dobra, ale teraz tak, panowie i panie. Po pierwsze to muszę wziąć troszkę... co ja mam tak mało życia? Ej, panie... A w sumie dobra, jeszcze pierdzielę, o. Dobra, czyli mam wsiadać na motor, dobrze. No więc, twoja kobieta? Dobra, skąd ty do cholery... Nie trudno dodać 2 do 2, Dick. Znaczy, straciłeś się w tym obozie dla uchodźców, tym na północ od Belknap. A od kilku tygodni widujemy w powietrzu helikoptery Niro. To na co liczysz? Na cud? Że jakimś sposobem jest z nimi? Coś w tym stylu. Ale tak nie jest. Nie. Przykro mi. Słuchaj, to nic takiego, więc zostawmy temat. Okej. No my blisko byliśmy tego obozu naszego. Wow, gdzieś się niesie. Już prawie gotowe. Prąd z całego ośrodka przepływa tędy. Tydzień temu wyciągnęłam bezpieczniki, żeby nie było zwarcia. Dobra. Gotowa na sygnał. Dobra! Słuchajcie! Okej. Okay. Kilka ostatnich miesięcy było ciężkich, nie przeczę. Mamy mało jedzenia, leków, cholera. Praktycznie wszystkiego. Ale istnieje jedna rzecz i ta rzecz sprawia, że wszystko inne jest bez znaczenia. A ta jedna rzecz to zaufanie. Jakiś czas temu do obozu przyjechało kilku włóczęgów. Część z was chciała ich wykopać. Bo ledwo wiążemy koniec z końcem. A druga część nie chciała im zaufać. Dzisiaj przedstawię wam dowód na to, co cały czas powtarzałem. Potrzebujemy wszystkich. Naprawdę wszystkich, którzy chcą tu zostać z nami. Którzy chcą pracować. Którzy w końcu chcą pomóc nam w odbudowie. Przez kilka ostatnich miesięcy Ricky właśnie tym się zajmowała. Ale sama nie da rady. Potrzebuje pomocy. To, co stanie się dziś, jest konsekwencją tego, że przyjęliśmy do obozu włóczęgę. Odpalając mu, to tak, aby zdobył nasze zaufanie. To tak nie będzie. Coś się spierdzieli. Dzisiaj wykonamy krok, by się wyrwać z ciemności! Wydaje mi się, że Skizo wiedział o tym. Chodźcie! Dziękuję! Dziękuję! O, brawo! Skizo niepocieszony, sztyw. Parówo. Dobranoc. Jezu, hej! Co się stało? Nic takiego. Spoko, idziemy do Adi. Ogólnie Ricky jest fajny, ale Ricky jest zadi. Tak, to moja żona. Ach, głupie pytanie. Wybacz, Dick. Nie ma za co przepraszać. Ona od dawna nie żyje. Mimo wszystko pewnie nie jest ci łatwo. Pewnie narobiłeś sobie nadziei. Sama nie wiem. Chciałabym jakoś ci pomóc. W sumie możesz. Jak? Przestań o tym mówić. Okay. W sumie zawsze Ricky może być, wiecie, bi, nie? I to samo na przykład Adi, nie? Taki gdzieś tam. Ostatnio gdzieś tam podobno związek dwóch osób to jest już Adi? Przeżytek, nie? Adi! Także... Światła się świecą. Miejcie to na uwadze. Wydaje mi się, że jej tu nie ma. Adi, jesteś tu? Dobra, to zdejmuj. Że co zdejmuj? Zdejmuj koszulę i wskakuj na stół. Hej, słuchaj, to nic takiego. Dicko? Chcesz złapać infekcję? Mhm. Może jestem inżynierem, Dick?
ale to wcale nie znaczy, że... Aha, że nie potrafię opatrzeć rany. Ach, nigdy bym nie zgadł po tym, jak wodzisz palcami po przełącznikach, czy obwodach, czy cholera wie, co tam robiłaś. Dobra, to... może zaboleć, tylko odrobinkę. Gotowy? O Jezu, dobra. Serio? To może jednak poczekamy, aż wróci Adi, co? Poczekaj. Ja pierdzielę. Już, koniec. Ale Beksa. Mówiłem ci, że to nic. No, mówiłeś. O, wow. Ty naprawdę byłeś na wojnie. I to nie jednej. Cholera, racja. A ty skąd masz? Z Afganistanu, czy z klubu, czy może z później? Nie. Chyba nie pamiętam. A ta skąd jest? Ale ja czuję napięcie tutaj między nimi. Ricky, a... nie jestem pewien, czy... wiesz, słyszałem, że Adi nie lubi, kiedy ludzie grzebią w jej sprawach. Tak. Ja też to słyszałam. A ta skąd jest? A, Ricky. Dick, ja nie mam męża. Okej. To może wrócisz tu jutro i pokażesz się Adi, a ona powie ci, jak dobrze się spisałam. Ricky, Dick, ty nie musisz. Nie ma za co. Hej, Nikon. To jest taka, wiecie... wiesz, może zabierz kiedyś świeczkę. Tam na zewnątrz bywa naprawdę ciemno i zimno. To było przesłanie. Czemu mnie tak dziwnie łapie tutaj... Def hell. Tak jakby... dobra, wyjście z ciemności. Kontynuuj. 400 zaufania. No ale przynajmniej nie ten, nie podbiliśmy bez Adi, nie? Jak mamy pukać Ricky, to tylko i wyłącznie za pozwoleniem Adi, no, bez przesady. Dobra, zarobić na chleb. To mamy malowanie zarobić na chleb. No i jest ładne, tylko że to chyba w głównym menu można zrobić, nie? Coś, żeby uleczyć duszę. 70 metrów stąd. Tak fajnie było, no. Kuchnia, no. Porozmawiaj z Adi. To porozmawiam sobie z Adi, oczywiście, że tak. Czy ja byłem u siebie na chacie? Ty, no, byłem u siebie na chacie. Porozmawiajmy z Adi. Zobaczymy, co mi powie. Adi! Hej, Deacon, mogę jakoś pomóc? Chodzi o Boozera. A co z nim? Nie, no wiesz... nic. Nie jest chora, nic, po prostu... Przecież mówiłam, że będzie musiał coś zmienić. Masz tu może jakieś leki? Jakieś antydepresanty, coś w ten deseń? Nie. Wybacz. Antydepresanty. Okej. Okay. Chwila... słyszałam, co się działo. Że rzucił się na tych gości, którzy mordowali psy. Tak, i prawie nas przy tym wykończył. No to może w tym tkwi problem. Że prawie nas przy tym wykończył? Dick, co takiego William kocha na tyle, żeby rzucać na szale własne życie? Ty. Tu nie chodzi o jego chore ciało, tylko raczej o jego chorą duszę. Dotykaj mnie, dotykaj, tak, tak, tak. To coś czuję, że będzie później dzięki, miło. Nie no, żartuję. Już wiadomo. Będzie się dziwny. Dziwny dzień żartu. Za niedługo będę ze Spikim nagrywał The Forest i powiem wam, że to będą chyba cięte żarty bez kitu. Boozer nie umrze, dobra, żeby żyć. Czy to będzie teraz akurat, to zadanko, czy ja będę musiał zrobić sobie ten obóz?
Chyba będę musiał zrobić ten obóz. Wróć do obozu, porozmawiaj z Ricky. A ja bym ogólnie sobie, ile mamy? 25 minut. Pojechałbym tutaj i zobaczył, bo to 350 teoretycznie, wypalanie gniazd, 1900 kredytów, 2000 punktów. Dobra, pierdziel. Zrobię to zwykłe zadanko. Mamy jeden punkt umiejętności, zabójcze bełty, no tego na pewno nie chcę. Intensywne skupienie. Morderczy, tak uderzy bezpośrednio. To nie bardzo wiem, o co chodzi. Ale wydaje mi się, że już bardziej chyba mi się przyda ta premia do koktajla. Albo bełtami z kuszy. Może kiedyś kusza będzie lepsza? Nie, pierdziel. Zobaczę, najwyżej ten. Odblokowano, powinienem odblokować teraz ten. Kolejną jeszcze. O właśnie, poziom umiejętności. Pod presją. Nie zużywa skupienia. To jest fajne. To jest fajne. I to też jest fajne. Tylko pytanie, czy broń dystansowa to też się do tego pistolety... No nie, no wszystko co na dystans. Bo tu widać nawet, że pistolety też się liczą. Dobra, pierdziele. Idziemy zrobić to zadanie z ten... od Ricky. Przynajmniej postaramy się. Bo to jest w miarę szybkie. A następny odcinek najwyżej... Tu Doc wrócił. Co? Gdzie? Gdzie on do cholery jest? Prysnął, jak mnie zobaczył. Jeremy go śledził. I wiem, próbowałam go zatrzymać. Jezu, Ricky, gdzie? Jeremy szedł za nim aż do starego tartaku. Powiedział, że tu Doc zaszył się w porzuconym obozie Niro. Dobra, zajmę się nim. Chciałabym, żebyś przyniósł jego nóż. Serio? Chcesz dowodu? Jezu. Dobra, jasne, super. Jak chcesz? Nie pozwól mu uciec, Dick. Kto wie, ile trupów jest tam zakopane. Dobra, dam radę. Dobra, kolego sympatyczny. Jeżeli to jest ten młyn, o którym ja myślę, to mamy przerąbane i to zdrowo. Tak, to jest... Tak jakby to jest ten, ten punkt, no. Szybka podróż. Pójdziemy, szybką podróż zrobimy. Zobaczymy, gdzie nas wypierdzieli. Jestem w tartaku. Tropię go. Uważaj, Dickon. Pamiętaj, tam jest... Kurewsko wielka horda? No, pamiętam przecież. Dzięki. Bez odbioru. Tam coś mamy. Ale nie, pierdziele, no nie będę ten. Mamy motocykl. Dobra, idziemy na spokojnie. Już widzę pierwszego trupa. Oho, i tutaj jeszcze jednego. Teraz pytanie, czy... Tak, mam naprawioną w miarę. Czekaj, no nie, no muszę go ubić, bo on mnie będzie wkurzał. Pięknie. Prowadzi mnie pewnie tędy. Albo i nie. Czekaj. Coś źle popatrzyłem. Czy ja muszę tam do środka wejść, czy o co chodzi, bo... Ikon. Czy ja nie mogę do tutaj wejść?
Chyba nie mogę wskoczyć. Bo to jak żeby inaczej. Dobra, pierdziel. Tu jest ten, którego ja zabiłem. A no tak, po prostu jestem ślepy. Pyk. Wiemy, tu mamy trupa. No dawaj, ty sukinsyno. Tu możemy sobie coś wziąć. Zapalnik iskrowy. Ty, no to jak już mamy zapalnik iskrowy, to sobie zróbmy przynajmniej te bomby. Ja coś czuję, że ja tu będę... Tam jest. Tudok! Nie masz gdzie uciekać, bracie! Gdzie on cholera jest? Czekajcie. Wiecie, co ja muszę zrobić? Przyłącz. Przyłącz, dobra, mam tłumik, mam. Gdzie on kurde jest? No tego to jeszcze nie gra... O, co my tu mamy? Tego to jeszcze nie grali. Gdzie ten cholernik poszedł? To jakaś szmatka. Może gdzieś tam nie chce zaskoczyć od tyłu, czy coś? Tu go nie ma. No zaskoczył tam, cholera. Ja błagam tylko, żeby on nie poszedł w stronę tutaj. Tu też go nie ma. My tu kogoś widzimy? Nie. No idę na razie na oślep, ale... No jest pełno tych... czerwonych punktów. Tam nie. Tu na dole jest ta horda. Tam. Myślicie, że ja w ogóle dobrze idę? Czy on jest bardziej gdzieś tam bliżej? Czy ja sobie wymyślam, że on mnie po prostu chce wciągnąć w hordę? Bo ty, jakby nie było. To chyba nie jest dobry pomysł, żebym ja tędy szedł. Ja już ich słyszę, nie? Ja już ich w tu. Tu prawa słuchawka słyszę. Ale jego nie może to być. To nie, to by było, wiecie co, to by było za trudne zadanie. Co? Chyba, że po prostu wezwać go... znaczy inaczej, wpierdzieli go horda i my nie będziemy w stanie tak naprawdę nic zrobić, nie? No tak, no bo tu jest ten obszar, gdzie ja go mam szukać. Wydaj się z tam skurwielu!
teraz już nie będziesz traktować ludzkich uszu jako trofeów, co? Mówiłem? No to jasne. Ja sobie tylko tak naprawdę wmawiałem, że kurde, on mnie prowadzi w takie dziwne miejsca, nie? Ja sobie tylko wmawiałem, że on mnie prowadzi w takie dziwne miejsca. Ja mam nadzieję, że horda nie wyszła. Nie, no nie mogli mnie słyszeć, nie? No, nie mogli mnie słyszeć. Za dnia pięknością, nocą zaś szkaradą. Tu. Dobra, to teraz trzeba to oddać Ricky. Co to za dziwne? Tu jest gdzieś wąż. Dobra, idziemy do obozu. Zobaczymy ten, oddamy to zadanie i kończymy, bo 36 minut to elegancko. No. Deacon, siadaj. Alkaj, słyszysz mnie? Alkaj, zgłoś się. Kurwa, niech ktoś tam pójdzie i go znajdzie. Sprawdzi wykopaliska. Jak leci, Tucker. Niech ja nie tęsknię za tym twoim gównem. Mhm. Copeland? Jeszcze się odezwie, czy nie? Dobra, chyba się nie odezwie. A jeżeli się odezwie, to trudno, najwyżej, no tam jedną... W sumie był taki moment na samym początku, że pominąłem... Hej, Deacon! Cześć. Jak się miewasz? Że pominąłem jedną taką rozmowę. Dzięki Bogu. Ale. Jak Joe Haslin się dowiedział, że on wrócił, był przerażony. Ach, nawet nie wiesz, jak mi ulżyło. Jasne. Dobra. Trzymaj się, Ricky. No i elegancko. Jak wiele trupów. 4000 punktów doświadczenia. 700 zaufania. I grosz do grosza i będzie kokosza. Będzie trzeci poziom. 60%. No, myślę, że uda mi się to wszystko skończyć. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na inne serie. Co u ciebie? No i w sumie tyle. No. Miłego dnia wam życzę. Także pozdro, Szeweral. Hej, hej.